Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie. Piątek, 31 maja, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Uroczystość Bożego Ciała przebiegła w Bolesławcu jak w całym kraju procesjami, które przez wieki mocno wrosły w polską kulturę. Wierni wyszli na ulice Bolesławca przechodzące w swoich parafiach trasę do czterech ołtarzy. Dwie parafie z centrum miasta zorganizowały w tym roku wspólną procesję. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to katolicka tradycja, która trwa już niemal 8 wieków. Po raz pierwszy obchodzono ją w 1246 roku w belgijskiej diecezji Liège. Dla całego kościoła wprowadzona została kilkadziesiąt lat później. W Polsce powszechne jej obchodzenie datuje się od 1420 roku. To święto, które upamiętnia ustanowienie przez Chrystusa Eucharystii. Procesje z Najświętszym Sakramentem poprzedziły dziewczęta, które sypały kwiaty. To tradycja tego wydarzenia i kwiaty sypały przede wszystkim dziewczynki, które w tym roku przyjęły pierwszą Komunię Świętą. Jezus,
boskim sakramencie, ile nut w godzinie, a godzin wieczności, tyle trąc bądź pochwalą, Jezu ma miłości. Przy każdym ołtarzu kapłan odczytywał przygotowane na tę uroczystość fragmenty Nowego Testamentu, które odnosiły się do teologicznych aspektów święta Bożego Ciała. Suplikacje śpiewane przy każdym z czterech ołtarzy na trasie procesji kończyły za każdym razem modlitwę przy wystawionym na nich Najświętszym Sakramencie. Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem umieszczonym w monstrancji dopełniało zaś ceremonii przy kolejnych ołtarzach. Ta procesja była najliczniejsza tego dnia w Bolesławcu. Stało się to m.in. dzięki temu, że tym razem parafie z centrum miasta, czyli ta przy Placu Zamkowym i Bazylika Maryjna, postanowiły wspólnie ją zorganizować. Procesja rozpoczęła się więc przy Placu Zamkowym i zakończyła pod Bazyliką. Udział w procesji to poza liturgicznym aspektem również swego rodzaju manifestacja przywiązania do wiary w Boga i do Kościoła katolickiego. W krótkich homiliach księża przy poszczególnych ołtarzach objaśniali wiernym głębokie znaczenie tego święta. Uczniowie rozpoznają Jezusa po łamaniu chleba. Doświadczają, że żyje, że prawdziwie zmartwychwstał. Ostatecznie On, Jezus, otwiera im oczy na najcenniejszy dar, na dar nieśmiertelności. I często bywa tak, że nasze życie przypomina bardziej półmrok, aniżeli jasność. W półmroku to, co banalne, często urasta do kolosalnych problemów. A to, co najistotniejsze, gubi się w gąszczu tego, co banalne. Ostatni ołtarz procesji przy Bazylice Maryjnej zgromadził wiernych na rynku. Odśpiewanie XIX-wiecznej pieśni kościelnej Boże Coś Polskę zakończyło zaś to wydarzenie. Środowa sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego zawierała dwa istotne głosowania, w których radni ocenili działania zarządu powiatu w ubiegłym roku. Radni większością głosów udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Wysoka Rado. Raport o stanie powiatu bolesławieckiego to dokument, który zgodnie z nazwą przedstawia ten stan w wielu aspektach. W historii odrodzonego samorządu terytorialnego to, można powiedzieć, niedługo trwająca forma oceny stanu samorządu. Samorządowcy wypracowali już jednak procedury przygotowywania tego raportu. Co roku jest w podobnym sznycie, to znaczy, krótko mówiąc, spis treści i dane, które są w nim umieszczane, są według pewnego schematu. Chodzi o to, że dla Państwa, którzy by chcieli przeanalizować, jakie na przestrzeni lat zmiany nastąpiły w poszczególnych dziedzinach, żeby to było łatwe do zagregowania i sprawdzenia. W związku z tym tego sznytu trzymamy się już chyba od 4 lat, mniej więcej, 5 nawet. Radni wcześniej mieli możliwość zapoznania się z raportem. Taką możliwość mieli też mieszkańcy powiatu, którzy mają też możliwość zgłosić się do udziału w debacie na jego temat, która nastąpiła w trakcie sesji po jego prezentacji przez starostę. Mieszkańcy z tego nie skorzystali, ale były uwagi radnych. Sprawa dotyczy roku 2022, kiedy na teren powiatu bolesławieckiego na ulicę Kościuszki zostają sprowadzone odpady niebezpieczne, rozpuszczalniki, 24 kontenerów po 1000 litrów. Przypominam, że sprawę prowadził prokurator, sprawca został ujęty, został posadzony na 3 miesiące, po czym wyszedł. Zasięgnąłem opinii w tej sprawie pana
prokuratora Macieja Prokuckiego, który sprawą się zajmował. Otrzymałem informację, że po nakazie, który w zasadzie nakazywał wywiezienie tych odpadów, nic się nie zdarzyło. Szanowny panie radny, przypominam, że pana pytanie nie wchodzi w zakres opracowania raportu o stanie powiatu, ale jeżeli pan starosta... Ten samochód ciężarowy nie znajduje się w mieście Bolesławiec, znajduje się w miejscowości Łąka na terenie gminy. Tą sprawą zajmował się sztab kryzysowy przy wojewodzie dolnośląskim. Zajmował się bardzo długo, pan wojewoda ustalił w którymś tam etapie tego postępowania, że podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie, utylizację i wywiezienie tego jest gmina wiejska Bolesławiec. I to nawet zostało potwierdzone rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak dobrze pamiętam, jakiś czas temu. Generalnie kompetencje dotyczące utylizacji odpadów to jest obowiązek właściciela gruntu po pierwsze. W przypadku braku tego właściciela jest to zadanie gminy. Radny Cezariusz Rudyk podniósł jeszcze inną sprawę sprzed lat, która dotyczyła go osobiście. Ja, proszę Państwa, w ubiegłej kadencji byłem koordynatorem dużego projektu unijnego o wartości ponad 5 milionów złotych dla szkół zawodowych. Powiem Państwu, że projekt został zakończony, rozliczony bez żadnych kosztów niekwalifikowalnych. Proszę Państwa, w nagrodę za realizację tego projektu władze postanowiły przekazać wyższym urzędnikom nagrodę za jego realizację. Natomiast jeśli chodzi o mnie, Zarząd Powiatu postanowił o ukaranie mnie dwukrotnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny przekonywał, że nie chodzi tu o osobistą ocenę tej sprawy, lecz o wyczulenie władz powiatu na potrzebę pełnego wsparcia dla osób realizujących dofinansowane z zewnątrz projekty. I nie mam takiego wrażenia, żeby któryś z moich dyrektorów pozostał sam. A dowodem, proszę pana, panie radny, na to jest, że tych projektów, które realizowane są przez jednostki edukacyjne, co roku przez każdą jednostkę jest przynajmniej kilka. I dyrektorzy mają pełną autonomię w realizacji tych zadań. I śmiem twierdzić, że roczna wartość przez ostatnie 6 lat projektów realizowanych przez jednostki oświatowe jest większa niż wtedy, kiedy pan tym rzeczami się zajmował. Przewodniczący Rady odniósł się również do formalnego aspektu wystąpienia członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Pana wystąpienie w większej części nie dotyczyło tego raportu o stanie powiatu za rok 2023. Były w nim wątki osobiste. To jest niedopuszczalne i bardzo proszę tutaj na drugi raz szanować zarówno przepisy, jak i meritum sprawy. Radni klubu Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli głosowanie przeciwko udzieleniu wotum zaufania zarządowi powiatu. Negatywnie ocenili likwidację stanowiska etatowego członka zarządu powiatu. Dokonali również politycznej oceny koalicji rządzących, które powstały w powiecie, ale i w mieście Bolesławcu. Pan starosta z panem prezydentem postanowili zapisać miasto i powiat do PiS-u. Ja chciałem panu powiedzieć, że ja nie odbieram telefonów z Warszawy i z moimi współpracownikami podejmujemy decyzje autonomicznie. I nie mamy zakazu rozmawiania lub nierozmawiania z kimkolwiek. To nie jest nasz problem. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zamykam debatę nad raportem. W głosowaniu nad wotum zaufania dla zarządu powiatu 15 głosów padło za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bolesławieckiego w ubiegłym roku zostało zaś przyjęte przez radnych 17 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się. BTS Elektros rezygnuje z udziału w rozgrywkach drugiej ligi piłki siatkowej. Przed nami wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Urząd Miasta przypomina bolesławianom o konieczności przedłużenia abonamentów oraz identyfikatorów mieszkańca, które uprawniają do parkowania w strefie płatnego parkowania, zanim upłynie ich termin ważności. Abonamenty wydawane są na okres nieprzekraczający jednego roku, stąd istotne jest ich przedłużenie. Miasto Bolesławiec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury zapraszają na festyn Miasto Dzieciom, który w sobotę odbędzie się na Wiadukt Plazie.
W jego trakcie odbędą się turnieje, pokazy, warsztaty i wielkie granie, czyli dyskoteka pod gołym niebem. Wszystko zacznie się w południe i potrwa do północy. Zarząd Polseckiego Towarzystwa Siatkarskiego poinformował o rezygnacji w udziale w rozgrywkach drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który drużyna BTS Elektros wywalczyła w tym sezonie. Wiadome było, że start w rozgrywkach drugiej ligi wiąże się z ogromnym przeskokiem zarówno sportowym, jak i organizacyjno-finansowym. Pomimo usilnych prób i podjętych starań, klub nie był w stanie zagwarantować odpowiednich finansów, które pozwoliłyby na start w drugiej lidze. Do 3 czerwca w Bolesławskim Ośrodku Kultury można oglądać efekty rocznej pracy i twórczości słuchaczy Bolesławieckiego Uniwersytetu III Wieku. Większość zadań zrealizowanych przez słuchaczy dotyczyła natury. W pracach wykorzystano różne techniki malarskie, takie jak akwarela, akryl, tempera, batyk, ołówek, sangwina, piórko, kredki, suchy pastel oraz kolaż. W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 obchodzono Dzień Dziecka. Niespodzianką dla dzieci było przedstawienie wykonane przez pracowników przedszkola Zamieszanie w krainie bajek. Dzieci celebrowały też ten dzień przy słodkim poczęstunku. A podwórko uszczęśliwiło ich atrakcjami w postaci dmuchańców. W Bolesławieckim Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 zakończył się program grantowy Rosnę z matematyką za pan brat od najmłodszych lat. Dzięki dotacji w kwocie 5000 zł od M Fundacji w przedszkolu zrealizowano działania pozwalające poznać matematykę w otaczającym świecie. Zawodnicy z klubu Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk znowu przywieźli medale z zawodów rozgrywanych w ramach Olimpiad Specjalnych. Tym razem były to zawody w bowlingu. Kluby Olimpiad Specjalnych z Legnicy i Lubina zorganizowały w Lubinie właśnie 9. Dolnośląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. W zawodach udział wzięło 90 zawodników z wielu ośrodków olimpiad specjalnych na Dolnym Śląsku. W turnieju bowlingowym brał udział 5 zawodników. Byli to uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Treningi rozpoczęliśmy miesiąc wcześniej, które odbywały się na kręgielni w Bolesławcu z dużym wsparciem rodziców oraz dyrekcji naszej placówki. Bolsajcy sportowcy biorący udział w zawodach olimpiad specjalnych przyzwyczaili już nas do tego, że z każdych zawodów przywożą medalowe trofea. Tak było i tym razem. Zdobyliśmy 5 medali brązowych oraz 1 srebrny medal. Adrian Weneny, który zdobył 2. miejsce, Banaszewski Przemysław, Agnieszka Prasil, Łożyński Jakub, Patryk Jewgiński oraz Sławomir Pruszyński, którzy zajęli 3. miejsca w swojej kategorii. Udział w zawodach i zdobyte medale stanowiły dla zawodników niezapomniane przeżycia. Ale wyjazd na turniej miał też swoje elementy pozasportowe, które również sprawiły na nich duże wrażenie. Dla zawodników było wielkim przeżyciem. Zdobyliśmy też duże doświadczenie, bo jechaliśmy pociągiem, przewodnikiem Koleje Dolnośląskie oraz Intercity. Uczniowie również zdobyli umiejętności związane z przemieszczaniem się, podróżowaniem z pułkami kolei. Jechaliśmy Koleją Dolnośląską do Legnicy, a z Legnicy przesiadaliśmy się do Intercity, aby wysiąść w Lubinie. Zwiedziliśmy cały dworzec, peron znajdujący się w Lubinie. Było też to wycieczka krajoznawcza. Zwiedziliśmy kawałek Lubina, później z powrotem, w powrocie do Legnicy odwiedziliśmy również nową makietę. To makieta legnickiego dworca kolejowego, zbudowana z klocków Lego. Piątek tradycyjnie pozostała jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro w wydarzeniach tygodnia.
Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza, w dzień dojdzie do 20. Wilgotność powietrza 98% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże. Jeszcze przed południem zacznie padać deszcz i utrzyma się do wieczora. Wystąpią też burze. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie ze zmieniających się kierunków. W nocy z soboty na niedzielę 15 stopni Celsjusza, a w dzień 20. Zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. W nocy, a potem po południu deszcz i burze. Ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z kierunków zachodnich. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na Ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie.